Ho, ho, ho! Z tej strony Wojciech i witam Was w pierwszym świątecznym odcinku programu Update. Tydzień temu mieliśmy triki do Androida, dziś pora na iOS. Troszeczkę osób w komentarzach chciało zobaczyć taki materiał. Także to dla Was, kochani, taki mały prezent ode mnie. Zapraszam do oglądania. Na wstępie powiem tylko tyle, że wszystko oczywiście sprawdziłem samodzielnie na iOS 10. Także skoro mamy to już za sobą, te wszystkie formalności, lecimy do odcinka! Pierwsza ciekawa sprawa to fakt, że jeżeli akurat nie korzystacie z Waszego cudownego iPhone'a, możecie go położyć ekranem do dołu, a dzięki temu zaoszczędzicie nieco na baterii. Dlaczego? No właśnie dlatego, że dzięki temu ekran nie będzie się zapalał, kiedy otrzymacie powiadomienia, no bo czujniki nie będą wykrywały światła. Proste i fajne! Takie są triki w update'cie. Kolejna fajna, prosta rzecz. Możecie zaznaczać po kilkanaście zdjęć naraz w Waszych albumach. To naprawdę bardzo proste i oczywiście ułatwiające życie, bo również takie są triki w update'cie. Ułatwiające życie. Wystarczy, że przytrzymacie jedno zdjęcie i będziecie zaznaczać kolejne. Proste i przydatne. W iOS 10, żeby odblokować telefon, musicie kliknąć dwa razy w Home button, żeby odblokować telefon przez Touch ID lub raz, żeby wpisać kod. Ale można to obejść, wystarczy, że wejdziecie w ustawienia, potem w ogólne, potem w dostępność i potem w przycisk początek i tam zaznaczacie na włączoną funkcję połóż palec, aby otworzyć. Teraz wystarczy, że włączycie zablokowany ekran i dotkniecie palcem na Touch ID. Jeśli nie macie Touch ID, no to niestety ten trik nic Wam nie da. Kolejna nowa funkcja w iOS 10 to możliwość skasowania ulubionych aplikacji systemowych każdego użytkownika iPhone'a, takie jak notowania giełdowe, albo kompas, albo inne takie badziewne aplikacje. Można je skasować. Jeśli chcecie coś sprawdzić będąc w Safari, jest na to fajny trik. Wystarczy zaznaczyć dany tekst, potem nacisnąć i przytrzymać pasek adresu na górze aplikacji, aż pojawi się opcja wklej i wyszukaj. Najważniejsze jest właśnie, żeby nacisnąć i troszeczkę przytrzymać. Dzięki temu kolejne milisekundy życia odzyskane. Nie jest to może jakiś duży trik, ale przede wszystkim polecam usunąć aplikację Facebooka i wchodzić na niego przez przeglądarkę Safari. Możecie sobie stworzyć nawet skrót do strony Facebooka na ekranie głównej. Nie tylko do strony Facebooka, do każdej innej możecie tak zrobić, ale możecie stworzyć skrót na liście aplikacji. Żeby to zrobić, klikacie udostępnij i dodaj do ekranu głównego. Odinstalowanie Facebooka podobno ma zwrócić nawet do 20% baterii, a w zamian tego zabierze takie funkcje jak na przykład Instant Articles w aplikacji, ale warto się poświęcić. Jeśli kiedyś zamuli Wam się App Store, wystarczy, że 10 razy postukacie w któryś z przycisków na dole i aplikacja powinna się odświeżyć i wrócić do normalności. Waszego iPhone'a możecie zmienić także w szkło powiększające. Żeby to zrobić, wchodzicie w ustawienia, potem w ogólne, wybieracie zakładkę dostępność i włączacie lupę. Następnie naciskacie trzykrotnie przycisk początek, aby użyć aparatu w celu powiększania szczegółów. I gotowe! Super! Jeśli macie iPhone'a wyposażonego w 3D Touch, oczywiście warto z tego skorzystać, bo często bardzo dużo aplikacji, nawet tych ikon aplikacji, ma opcję użycia 3D Touch i pozwala nam to na oszczędzenie kilku zbędnych kliknięć. Dzięki 3D Touch możecie na przykład ustawić moc latarki w centrum sterowania, czy szybciej dostać się do ustawień Wi-Fi, kiedy mocniej przyciśniecie przycisk ustawień. Na dzisiaj to tyle. Szybki, mam nadzieję, że przydatny odcinek, ale pewnie znajdzie się kilka osób, które napiszą: wszystko wiedziałem, zmordowałem życie, albo to nieprzydatne. No ale wierzę, że gdzieś jest jakiś widz, któremu ułatwiłem życie, chociaż jedną z tych porad, z tych trików, a to zawsze cieszy. Dajcie znać w komentarzach, jakie triki i ukryte funkcje wy znacie, z jakich wykorzystacie, z racji, że na co dzień sam nie korzystam za dużo z iOS-a. Na pewno jest coś, o czym nie wspomniałem, dlatego osoby korzystające mogą się tutaj wykazać w komentarzach. Mam nadzieję, że odcinek Wam się oczywiście podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeśli tak było, jeśli Wam się odcinek nie podobał, obejrzyjcie poprzednie. Może tam jest jakiś inny, który Wam podpasuje, kto wie. Sprawdźcie wszystkie odcinki. Na dzisiaj to już tyle. Za tydzień za to mały poradnik prezentowy z gadżetami z około 100 zł.
dla spóźnialskich, dla tych, którzy jeszcze prezentów nie zrobili, czyli jak zrobić fajny i niedrogi prezent technologiczny, bo jak wiadomo, ogólnie w tych poradnikach zakupowych zawsze jest: ej, kup iPhone'a, kup PlayStation 4, wszyscy będą się cieszyć, no ale postaramy się temu zaradzić. Dzięki wielkie za oglądanie. Sprawdźcie nasze social media, aplikację MediaCraft Polska, poprzednie odcinki. No i co, zapraszam za tydzień. Cześć!